Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konrad do widza. To jest kolejny Live on World, to znaczy sam odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj wykonamy lot z Krakowa do Warszawy jako linia lokalna linii lotniczej LOT Dashem Q400. Mój malowanie nie wyszło i się nie wczytało, ale aż jest. I ma schodki tak otwierane, z tego co widzę. Więc nie trzeba będzie podstawiać. Więc tak, z tego co widzę, wszystko tutaj dobrze się nagrywa. Wszystko jest ok. Zmieniłem ustawienie mikrofonu, żebyście nie narzekali, że jest zły mikrofon, bo sobie podstawiłem pod Was trochę bardziej, ale chyba Wam to nie przypadło, więc dlatego już dzisiaj tego basu nie ma. Więc tak, uruchommy baterię. Dobrze, baterie uruchomione. I zauważyłem, że w tym samolocie najprawdopodobniej nie ma Grand Power, ale może się mylę. Jest tutaj coś, chcecie Grand Power? Jeszcze teraz musi tu jeszcze mucha latać. Ja nie widzę tutaj niczego, chcecie Grand Power. Możemy tu jeszcze spróbować z tych. No czysto i teoretycznie GPU-je. No i tutaj tak z tego co widzę, to to nic nie daje. Nie, tu jest external power, ale się nie do tego przełączyć w ogóle, więc możemy się. O Jezu. Ale to uruchomiłem. Dobrze, więc teraz tak. Muszę tu jeszcze na szybko plan lotu wpisać. Wszystko się nagrywa, nagrywa się, wszystko jest pięknie ładne. Ciszę trochę grę, bo oczywiście była za głośno co do mojego głosu. Dobrze, lecimy jako lot. O numerze już nie pamiętam, jaki muszę sobie przypomnieć oczywiście. 3908, czyli tak jak myślałem. Ekopapa kierunkowa do ekopapowiski alfa. Eko dash Q8. I my tu mamy załadunek nie w kilogramach, tylko mamy w tych beta. Chyba się nie da tego tutaj zmienić niestety, więc dlatego muszę przejść na jednostki LBS. Dobrze, więc tak wygenerujmy ten. Sobie tutaj trzeba wprowadzić, wysłać lotem. Ekopapa kilo kilo. To ekopapa whisky alfa. Alternatywny FPL. Wysokość przelotowa 2.00. Trasa przelotowa jest. Zatwierdź.
I potrzebujemy ich na pokładzie 5106. NBS-ów tam. Tak, 5106 LB. Dobrze, więc zajmę sobie trochę z naddatkiem, nie szkodzi. Czekajcie, nie o to mi chodziło teraz. Jedna rzecz mi się nie wyświetla i po prostu... Teraz będzie pasować. A Boeing 752, dobra, źle tu wpisałem w to. Dobra, trzeba jeszcze raz tu wpisać, teraz to tu znikło, znikło. No dziękuję, teraz wszystko się wyświetla, powinno być ten też 8D. Heading speed numer 2, to dobra. Progres się do wyświetlenia, nie wyświetla się, no i dobrze, niech się nie wyświetla. Więcej wam do szczęścia myślę, że nie jest potrzebne. Dobrze, więc paliwo mamy załadowane. Payload. Palców my potrzebujemy mieć 74. Z 74. Że tam jeszcze jest podział na facetów, na kobiety, takie rzeczy. 17.1, tak? Payload. Dobrze, palce są dobrze. Cargo tylko 0,1. Dobrze, tam 50, tu 60 i... Jest ok.
Dobrze, i tam to zamknijmy. Tutaj niestety ten komputer pokładowy to on do niczego nie służy, bo on nie działa. Ile to już jest minut tego odcinka? No 10. Ja jeszcze nic nie zrobiłem, dobrze. Dobra, gdzie on tu miał te IRS-y? Czy on nie ma tu IRS-ów? Engine start. Dwa zero zero Stanley. Jeszcze ja potrzebuję tak, to potrzebują. I to potrzebują. Jeszcze na tym komputerze na 119, tylko ja poproszę tutaj 22 800 jako wartości Unicom. I IRS-a oczywiście tu nie widzę, więc pewnie nie ma w tym samolocie. Dobra, na razie tej mieszanki tam nie potrzebuję mieć tyle. To za mucha mi to lata naprawdę. Dobrze, chcę mieć tak. I tu mam komputer podkładowy. Jesteśmy na... Zapomniałem, że tu można tak wpisać. Kilo, kilo. Gate'u to nie potrzebuję wpisywać. Lecimy na EcoPepa Whisky Alpha. Przejdźmy dalej, wynotujemy. Dobra, patrzcie, no kilo, jedźmy na punkt po bok. Następnie drugą M985 na kotek. I M866 na Lolita. I tyle, więcej punktów nie ma. Ale trzeba się cofnąć, kliknąć tutaj Activate i Execute. Dobrze, czujemy to, tutaj już nie mamy. Performance page. Fuel load. Fuel load. Dobra. Ile my tu mieliśmy mieć tej rezerwy, bo już nie pamiętam. Rezerwy mamy Creep Fuel Alternative, jest 1068. Czyli chyba tak 1.0. Nost minute 15. Może ja jednak pozostanę przy wpisywaniu na sieć klawiaturze. Flight level.
Serio? Tysiące, no i to że trochę za niskie, no. Dobrze, no zmieńmy jedność sobie w tym tutaniu lotu, dobrze, nie będzie trochę niżej mi to tam nie przeszkadza, gdzie ja to mam to 160. Teraz limit flejców, no za bardzo flejców w tym samolocie nie. Take off będzie na klapach. Piątka. Checklist completed. Nie, to Obi-Wan miał być tak. Wirotej będzie tak. Witu będzie tak. Dobra, to to tutaj. Dobra, jest okej. Okay. No ten Departure z Echo Papa tego. Jest z tej strony, tylko tej. Znowuż w tym odcinku nie wystartujemy z tego, co wyjdzie. Charles Echo Papa Kilo Kilo. Mam rzeczy i spasa numer. A 25 z drogami lotniczymi pobok 2J. Executive. Nie z drogą jest.
Dobrze, więc czyli tak, zakończmy już siadanie tych pasażerów. Zamykają się, zamykają się. Domknięte. I teraz tak, uruchommy APO. APO się uruchamia. Generatory bleedy. Wentylatory. Patrz na auto. Zapięcie pasów emergency light jest na armed. Logo lights. Nie wiem, że wszystko jest, wszystko jest. Póki co więcej nie potrzebujemy. Czyli co, samolot jest gotowy do uruchamiania silników. A my w tym miejscu skończymy ten odcinek i dalej będziemy kontynuować następnym. A więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.